Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, należy Wam się wyjaśnienie, dlaczego tak długo mnie nie było. Zanim przejdę do tematu właściwego, czyli do opisywanej przeze mnie kawy z Peru. Słuchajcie, przede wszystkim dlatego, że mam bardzo dużo yerb, herbat, no i troszkę mniej kaw. W związku z powyższym, a to wszystko muszę wypić. A w tej chwili, no, piję to bardzo rzadko. To jest pierwsza sprawa. No a jak chciał dokończyć tą pierwszą sprawę, to po prostu no nie mam tyle pieniędzy, żeby co tydzień kupować sobie yerba mate. Także tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. Poza tym nawet gdybym miał te pieniądze, no to te jedby by zawaliły półki, prawda, i inne rzeczy, a tego bym nie chciał. A kawy, czy tym bardziej herbaty, są no, już znacznie droższe od yerba mate. Jeżeli mówię oczywiście o kawach speciality, czy też o porządnych herbatach, tak? Dobrze. Druga sprawa to, że ostatnio czytam bardzo dużo książek, ponieważ chciałbym, no, powiększać swoją wiedzę historyczną. Jestem ze kształcenia historykiem, jak moi drodzy wiecie. I teraz, zanim ocenię kawę, to chciałbym Wam polecić z czystym sumieniem jedną książkę. Nie będę je dokładnie oceniał, przeczytam tylko jeden fragment tej książki. Mianowicie jest to książka, słuchajcie, Michała Ostopioka, Komendant Bury. Ta książka jest polecana również przez syna Romualda Rajsa, również Romualda Rajsa. Również, co warto tutaj podkreślić, no, jest właściwie jedyną do tej pory biografią Romualda Rajsa, opartą o źródła, opartą o opracowania, o relacje, prawda, również. Jest to bardzo dobre naukowe wydanie, ale nie tylko o to chodzi, że to jest wydanie naukowe, ale moim zdaniem wielką, jak gdyby, zaletą tej pracy, tego opracowania, jest to, że nie jest ono nudne. Jest ono napisane bardzo, naprawdę wartkim, ciekawym językiem, nie przymierzając tak, jakbyśmy czytali, słuchajcie, nie polskich, tylko na przykład angielskich historyków, którzy no, akurat potrafią pisać. A tu widać właśnie, że ta książka no, ma ten walor, prawda, wartkości, walor również tego, że naprawdę czyta się to szybko, czyta się to bardzo dobrze i bardzo ciekawie. A co ja bym Wam chciał przeczytać? Mianowicie fragment ze strony 114 na temat noszonej przez prawda podkomendnych Burego, między innymi przez nich, tak zwanej trupiej główki. To później było wykorzystywane, prawda, przez komunistów, ja wolę używać słowa marksistów, leninistów, w sensie, no, oczywiście propagandowym, prawda? Zatem czytamy. Dodatkowo szturmowcy wyróżniali się noszonymi na lewym ramieniu oznakami. Przedstawiał one trupią główkę ze skrzyżowanymi pod nią piszczelami, żółtą błyskawicą oraz skrót SWO, który oznaczał śmierć wrogom ojczyzny. Podobną naszywkę będą nosili w późniejszym okresie żołnierze 3. Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, nawiązując tym samym do tradycji wileńskiej. Wykorzystanie symboliki trupiej czaszki było motywowane tym, że kompania szturmowa Burego miała stanowić antidotum na różnego rodzaju formacje SS. I był to główny motyw wykorzystania tej symboliki. Komunistyczna historiografia, tu w cudzysłowie, przedstawiała ten fakt zgoła odmiennie, próbując przeforsować wersję, że symbolika szturmowców wynikała z podobnych poglądów politycznych obu formacji, co jest jawnym elementem dyskredytowania w oczach społeczeństwa oddziałów podziemia o proweniencji wileńskiej. Także tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. Dokładnie jest też opisane, słuchajcie, są... Ja jeszcze do tego nie doszedłem, ale tutaj akcje na Białostoczyźnie, prawda, w Zaleszanach, w Zaniach, w Wólce Wygonowskiej i tak dalej. W
każdym razie warto również oprócz tej książki sięgnąć także do opracowań Glaukopisu. Tu kłania się Wojciech Muszyński z kolei. Warto również sięgnąć do opracowań Mariusza Bechty. Są to naprawdę wysokiej klasy historycy narodowi. I właśnie ten, no bym powiedział, tą myśl narodową warto, uważam, wskrzesić, dlatego że jest ona nie tylko bardzo ciekawa, ale również uważam, że jest ona antidotum na dzisiejsze, prawda, działania polityczne. Dobra, przejdźmy teraz do właściwego tematu, czyli do tematu kawy. Słuchajcie, ja tą kawę, moi drodzy, kupiłem na stronie Machu Picchu. To dokładnie jest www.peru.pl, a to jest kawa Machu Picchu. I co możemy się o niej dowiedzieć? Po pierwsze to, że jest ona zbierana ręcznie. Jest to kawa typu speciality. To jest druga sprawa. Trzecia kwestia to jest to, że jest ona zbierana na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. I co jest tutaj istotne? To jest to, że jest ona zbierana w rejonie bardzo ważnym dla cywilizacji i kultury inkaskiej. Mniej więcej w rejonie Cusco. Jest tam dolina rzeki Urubamba. Są tam wysokie Andy. I mniej więcej na spotkaniu właśnie dżungli amazońskiej, wysokich Andów zbierana jest ta kawa. Co jeszcze? Na stronie również można kupić, słuchajcie, kawę Amazonia. Akurat tej kawy nie mam, nie piłem. I co jest ważne, ważna jest również cena. Cena tej kawy za kilogram to jest 80 zł. A za 250 gram mamy 30 zł. Ja sobie obliczyłem jedną rzecz. Mianowicie ta kawa za 80 zł za kilogram się naprawdę opłaca. Dlatego, że 250 gram wychodzi 20 zł. A kawy za 20 zł mniej więcej, no to możemy na przykład kupić lawaccę, prawda? No lawacca jest uważana za tą lepszą kawę z tych kaw marketowych. No w każdym razie, no nie jest to kawa jakoś oczywiście z segmentu speciality, prawda? Dobrze, teraz przejdę, słuchajcie, moi drodzy, do oceny pudełka. Pudełko, moi drodzy, wygląda w ten sposób. To jest bardzo fajne, to, że jest ono zamykane, prawda, o tutaj, w taki sposób, czyli nie ulatnia nam się, prawda, nie ulatnia nam się zapach kawy. Bardzo fajny jest tutaj opis, ja wam go przeczytam. Mamy napisane tak. Wyśmienita kawa peruwiańska z upraw ekologicznych, 100% arabika. I teraz mamy opisane dalej, jaka to jest arabika. Czyli mamy tak, typika 70%, a z tego co wiem, to typika jest tą kawą jak gdyby najstarszą z kaw. Czyli jakby to jest, ta odmiana jest no, najstarszą odmianą na świecie. Potem mamy Katimor 15% i Katurra 15%. Jest ona średnio palona. Co mogę powiedzieć, jest ona tutaj, jest to typ Washed, jest to kawa myta. Tak z tego co czytałem. Jest to kawa ziarnista. Jeżeli chodzi o punktację, to jest bardzo ważne w przypadku kaw speciality, to jest 84,25 punkta. Wysokość nad poziomem morza to jest 1800 metrów, jak już mówiłem. Mamy smak. Kakao, miód, cytrusy. Aromat miodowy. Wypalona do ekspresów ciśnieniowych i przelewowych. Termin przydatności 2 lata od daty wypalenia. Ja tą kawę, słuchajcie, robiłem przez nic innego jak wietnamski fin. Wiecie jak wygląda, pokazywałem kiedyś, więc już go pokazywać drugi raz nie będę. Dobrze, przejdźmy teraz do zapachu kawy. Dobra.
Zapach kawy ewidentnie miodowy. Ewidentnie czuć miód, w tym nie jest on intensywny. Jest on znacznie mniej intensywny niż na przykład kawa Mbessa z Kamedulu. Trzeba się w niego wgryzać, bym tak to określił. Ale jest całkiem ładny. Natomiast zbyt mało intensywny. Dobrze, przejdźmy teraz do tego, jak ta kawa wygląda. Kolor tej kawy, prawda? Ona wygląda tak. Jest no oleista troszeczkę, prawda? Ciemna. Potem się trochę wylało. Nic się takiego nie stało, prawda? Wlejemy to sobie z powrotem. Dobra. Już mamy czyste i przechodzimy teraz do oceny smaku. Smak przede wszystkim co się wyróżnia? Wyróżnia się mała kwasowość. Natomiast co ja czuję w tym smaku? Czuję to, że pozostawia aftertaste na ustach. Jest to kawa, bym powiedział, taka pół body, tak bym to określił. Nie jest pełne body, o, tak bym to powiedział. Nie jest to pełne body, ale jednak jest to wyczuwalne. Jest wyczuwalny, no, taki dobry aftertaste. To jest fajne w tej kawie. Co jeszcze? Zobaczmy tutaj przy dotkanym nosie. Wyczuwam przede wszystkim cytrusy w tej kawie. Kakao już mniej. Warto też podkreślić, czego nie powiedziałem wcześniej, że właśnie na tych zboczach dochodzących do 2000 metrów, zboczach Andów, uprawiana jest również, oprócz kawy, uprawiane są banany, prawda, kakao, no i inne rośliny przez właśnie tamtejszych Indian. Jest to kawa zrobiona oczywiście ręcznie, też warto podkreślić. I później każde ziarnko sprawdzane jest przy pomocy lasera. No i potem wiezione, prawda, kontenowcami do Polski. Jeśli chodzi o smak tej kawy, to jeszcze mógłbym tutaj powiedzieć, że no zdecydowanie wyczuwalne jest cytrus. Zdecydowanie. Teraz przejdę do jednej jeszcze sprawy. Mianowicie nie tak dawno kupiłem sobie daktyle. Daktyle używane są właśnie między innymi do kawy w takich krajach jak Arabia Saudyjska czy też Iran. Zresztą nie tylko Arabia Saudyjska, ale też inne kraje arabskie. Co tu warto jest powiedzieć? Troszkę o tych daktylach przeczytałem i chciałbym troszkę wam opowiedzieć na ten temat, bo temat jest nie tylko dotyczący kawy, ale również i innych tematów, prawda, bo trochę chciałem wam poopowiadać. W każdym razie takimi daktylami najbardziej cenionymi, najbardziej cennymi, to są daktyle Aiwa. Oceniane, słuchajcie, pozytywnie, prawda, no, w najważniejszej księdze dla muzułmanów, czyli Koranie. I są one dość drogie. Inne bardzo dobre daktyle, zbierane na terytorium Palestyny, w okolicach miasta Jerycho, to są daktyle pod nazwą Medjul. Mają bardzo dużo właśnie tego mięsa daktylowego. Bardzo dobre daktyle, duże, największe daktyle właściwie tutaj na planecie Ziemia. Inne daktyle, które są dość istotne, używane z kolei przez mieszkańców Iranu, czyli przez Persów przede wszystkim, to są daktyle Mozafati. Daktyle Mozafati rosną mniej więcej na terytorium, czyli okolicach terytorium miasta Bam.
To jest chyba bodajże Morze Kaspijskie, okolice Morza Kaspijskiego. Mają miękką skórkę, są dosyć miękkie. Jeśli miałbym wam polecać, to przede wszystkim bym wam polecał daktyle Medjool. Bardzo dobrej jakości daktyle, niestety wszystkie pożarłem. Takie są dobre. 900 gram daktyli. Pożarłem. No dobrze, gdzie można takie daktyle kupić? Warto wejść na stronę Świeże Daktyle. Tam jest taka palemka, prawda, widkące. I tam można kupić. Na pewno są one bardzo dobrej jakości. Daktyle mają bardzo dużo różnych składników mineralnych, prawda, i tak dalej. No więc warto to oczywiście tutaj kupić. Dobra. Teraz właśnie z daktylem, słuchajcie, z daktylem cukali mamy takie ładne opakowanko tutaj. To oczywiście, moi drodzy, spróbuję. Tak wygląda daktyl cukali, prawda? W ten sposób. No i teraz go sobie zjemy. Ma on oczywiście w środku pestkę. Pestka wygląda tak. O, w ten sposób. Kawa jakby tym daktylem jest wzmocniona, ale czuć tą słodycz, kruszkowatość tego daktyla, miodowość, bardzo fajnie koresponduje z kawą. Także jak ja tą kawę oceniam? Ja tą kawę oceniam, powiem, że tak, dobrze. Natomiast jest to kawa na pewno lepsza od kaw, prawda, no, typu Chibo czy inne, zdecydowanie lepsza. Natomiast ja bym ją kupił drugi raz. Powiem tak, ja nie kupuję nigdy drugi raz tych samych kaw. Natomiast czy wam bym polecał? No jest to kawa dobra, na pewno. Na pewno jest bardzo, że tak powiem, przyjemna w smaku. Natomiast raczej wydaje mi się, że tak lepsze są chyba kawy, tak mi się wydaje, dla mnie przynajmniej, kawy na przykład z Wietnamu, prawda, robusty, ja wolę robusty jednak, kawy z Indii chociażby, ale ta kawa jest, bym powiedział, taką dobrą skocznią. O, to jest dobre powiedzenie, dobra skocznia. Także szczęść Boże z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego życzę. Marcin Wiśniewski, jak zwykle dobra kawa. I teraz na koniec, ponieważ kawa prawdopodobnie wypłukuje magnez, to warto się napić jednej rzeczy, mianowicie takiej, która tutaj, bym powiedział, uzupełni nam te braki w organizmie. Dobrej rzeczy również na kasa, czyli słuchajcie, moi drodzy, wodę spod ogórków. Od razu człowiek się czuje lepiej. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego życzę.